w rolach głównych. Rosa Angelica. Scenariusz. W pozostałych rolach. Muzyka. Zdjęcia. Reżyseria. Moja córeczka, a jednak potrafisz mówić. Jak się nazywasz? No powiedz, jak ci na imię? Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Ale musisz być dobrej myśli. Nie zależy mi na tym. Już nigdy nie pozbędę się tego bólu. To, co cię spotkało, jest straszne, ale nie możesz żyć wspomnieniem o... Proszę cię, Leo, nie kończ. Pogodziłem się z moim cierpieniem. Zapomnieć o nim znaczyłoby zdradzić jedyne, co mi po niej pozostało. Wiem, że to absurd, ale w głębi duszy czuję, że Rosa Angelica nie umarła. Żyje we mnie i tu pozostanie na zawsze. Jak się nazywasz? No powiedz. Moja córeczka. Masz córeczkę? Odebrali mi ją. Ciągle to robią. Kto ci ją odebrał? Wydarli mi ją z ramion. Ale dlaczego? Była bardzo ładna, malutka. Uśmiechała się. Najpierw zabrali ją z łóżeczka.
Potem nosiłam zawiniątko ze szmat i śpiewałam mu do snu. To była moja córeczka. Ale tamta śmiała się ze mnie i mówiła, że to tylko poszewka. Że to nie jest dziecko, bo nie ma rączek i nóżek. I znowu mi ją odebrali. Przyniosłam panu kawę. Dziękuję, Wilma. Jak się pan dziś czuje? Trochę lepiej. Sam się pan wyleczył? Bez pomocy lekarza? Lekarz nie był potrzebny. Po prostu jestem przygnębiony. Proszę mi wybaczyć. Byłam tak zajęta, że nie złożyłam panu kondolencji. Nie szkodzi, Wilmo. Wiem, co czujesz. Bardzo lubiłam panią Rosangelikę. Była piękna, młoda, pełna życia. A tu takie nieszczęście. Jak to się stało? Wilmo, zlituj się. Przepraszam. Chciałam tylko powiedzieć, że to wszystko ich wina. To znaczy? Mukamba i jego duchów oraz pani Cecilii. To oni sprowadzili to nieszczęście. I co się stało z twoją córką? On mi przyniósł inną. Jaki on? Ojciec dziecka. Pożyczyłam mu ją, a on mi ją oddał. Ale to nie była ta sama dziewczynka. Nie umiała płakać, miała szklane oczy. Ale to była moja córeczka. Potem znowu mi ją zabrali i już więcej jej nie zobaczyłam. Dlaczego? Dlaczego nie ma jej przy mnie? Dlaczego mi ją odebrali? Dlaczego? Gdzie jest moja córeczka? Gdzie jest? Zapalili ognisko, mieli nawet koziołka. Modliłam się, żeby Bóg nie uznał nas za ich wspólników. To było straszne. Chciałam pana prosić o przysługę. Jak przywiozą małą, to proszę oddać ją pod moją opiekę. Nie. Mała nie wróci do tego domu. Jak to? Powiedziano mi, że tak. Kto ci to powiedział? Pani Cecilia mówiła, że teraz ona będzie wychowywać to dziecko. Więc jest w błędzie. Dziecko jest pod opieką babci i ona będzie je wychowywać. Córka Rosangeliki nigdy nie wróci do tego domu, chyba że po moim trupie. Muerto.
Moja córeczka. Gdzie jest moja córeczka? Kto mi ją odebrał? Kto? Skąd ja mam to wiedzieć, złociutka? Spalili ją. Spalili. Przestań. Kto by tam palił dziecko? Nie płacz. Masz, napij się. Moja córeczka. To cię uspokoi, pij. Wypij to. Nie. Gdzie jest moje dziecko? No dobrze, jeśli nie chcesz, to nie będę cię zmuszać. Płacz. Płacz. Mówią, że łzy przynoszą ulgę. Płacz za swoją ukochaną córeczką. Musimy wybrać albo mieszkanie, albo wycieczka. Nie możemy mieć obu tych rzeczy? Nie wystarczy mi oszczędności. Tak niewiele ich masz? Ostatnio często wychodziliśmy do restauracji, a każde takie wyjście kosztuje. O nie, Adolfo, nie rób mi wyrzutów. Dobrze wiesz, że lubię się zabawić. Niczego ci nie wyrzucam. Chcę tylko, byś zrozumiała, że musisz wybrać między ratą za mieszkanie, a podróżą do Europy. Takie liczenie się z każdym groszem jest straszne. Czemu nie jesteś taki bogaty jak Oscar? Oddałeś mi wiele przysług. Nikt inny nie zrobiłby dla mnie tyle, co ty. Nie mówmy o tym. To mój obowiązek. Przypomniała mi się pewna nasza rozmowa sprzed miesięcy. Powiedziałeś wtedy, że jestem dla ciebie jak brat. To prawda. Więc wiedz, że i ja uważam cię za mojego brata. Pasażerowie linii lotniczych S-Line, lecących lotem numer 315 do Rzymu z przesiadką w Madrycie, proszeni są o wejście na pokład samolotu. Jesteś moją rodziną, Oscar. Wiem. Na mnie już pora. Uważaj na siebie. A ja zaopiekuję się twoimi bliskimi. Możesz spokojnie jechać. Ja cię tu zastąpię. Dziękuję. Dziękuję za wszystko. Do szybkiego zobaczenia. Nie widział pan mojej córeczki? Co się stało? Odebrali mi dziecko. A co ja mam z tym wspólnego? Zadzwoń na policję. Lucero. Gdzie jesteś? Twoja mamusia cię woła. Nie widziała pani mojej córeczki? Nie. Zgubiłaś dziecko? Tak. Była malutka jak ptaszek i miała twarzyczkę jak laleczka. Odebrali mi ją. Masz. Kup sobie coś. Nie chcę pieniędzy. Chcę moje dziecko. Lucero, gdzie jesteś? Kochanie, mama cię szuka.
Gdzie jesteś, Lucero? Zabrali mi ją. Jesteście już wszyscy, więc zaczynamy. Zebrałam was, bo chcę was poinformować o pewnych zmianach. Oskar przez pewien czas nie wróci do tego domu. Wyjechał na studia do Włoch, o czym zawsze marzył. Ja również wybieram się w podróż, w związku z czym chciałam się zwrócić do Mukamba i Lichi. Macie współpracować z doktorem Eloyem. Dacie mu wszystko, o co poprosi. Co do Roberta, nie wolno mu się do niczego wtrącać. Mukambo i Lichia będą zarządzać tym domem podczas mojej nieobecności. Zrozumiano? Wyjeżdża pani do Włoch? Nie. Na razie nie chcę nic wiedzieć o Oskarze. Chodźmy, pójdziemy do naszej chaty. Zarobiłaś coś dzisiaj? Zobaczymy. Matko Boska, ani grosza. No to Karonia jej przyłoży. Nie chcę, żeby ją bił, biedaczka. Ja też nie chcę, żeby stała jej się krzywda. Dam jej połowę tego, co dziś uzbierałem. W ten sposób ocalimy ją przed Karonią. Biedactwo. Moja córeczka. Gdzie jesteś, Lucero? Ciociu, Oskar wyjechał. Lucerito została sierotką. Zobacz, to twoja ciocia Marta. Biedactwo. Trochę drobnych i jeden lir. Co ja zrobię z tym lirem? Co się z wami ostatnio dzieje? Mówiłam, że z żebrania nie da się wyżyć. To prawda. Trzeba będzie zmienić profesję. Nie jest aż tak źle. Trzymaj. A ty, chudzinko? Nie bij jej. Co do niej mam inne plany. Na niej zarobię dużo więcej niż na was. Będę miał kupę szmalu. A wiecie jak? Wiecie, co z nią zrobię? Nie. Nauczę ją kraść. Jesteś żyłą złota, kochanie. Moja śliczna chudzinka. Karonia? Czego? Ona się tego nie nauczy. Zobaczysz, że nic nie pojmie. Ta mała nie nadaje się do tego. Nie kumata. Nie kumata? To wy jesteście niekumaci. Nie wtrącajcie się do moich spraw.
Dajcie mi tylko trochę czasu, a zobaczycie, co z niej zrobię. Nie poznacie jej. Chodź tu, chudzinko. Będziesz mistrzynią. Potrzebuję tylko trochę czasu. Zostaniesz kieszonkowcem. Co ty na to? Daj mi ją, ciociu. Tak, teraz wszyscy musimy być dla niej bardzo czuli. Co takie przykre. Taka malutka, a już jest środką. Zawsze będzie miała nas. Tak, ale nie będzie miała ani mamy, ani taty. My będziemy jej rodziną. Będziemy jej opowiadać o Rozangelice. O tym, jaka była ładna i dobra. Postaramy się ją zastąpić. Tak, ale ona straciła także ojca. Nie, on tylko bardzo cierpi. Ale wróci. Jestem pewna, że wróci. Rok później. Przepraszam, nie ma pani oczu? Przepraszam, stuknięta czy co? Policja! Policja! Ta złodziejka ukradła mi portfel. Te same twarze, te same uśmieszki. Setki twarzy. Małe, duże, rude, brunetki, blondynki. Wszystkie mają te same spojrzenia. Chcą być uwodzicielskie, a wyglądają jak idiotki. Mam ich dosyć. Chyba przesadzasz. Te modelki kilka razy nam się przydały. To są najlepsze modelki w kraju. A mnie się już opatrzyły. Opowiadasz głupstwa. Szukasz jakiejś modelki. Chodzi ci o zwykłą kobietę, która nie potrafi pozować, a nie chodzi po wybiegu? Ja nie chcę modelki, ale chcę kobiety. Rozumiesz? Tak. Chodzi ci o zwykłą kobietę, która nie potrafi nic. Ja ją wszystkiego nauczę. Potrzebuję tylko odpowiedniej kobiety. Ach tak, to znaczy jakiej? Innej. Kobiety... Kobiety z duszą. Myślisz, że taka istnieje? Tak. Jasne, że tak. Już ją znalazłem. Kiedyś. Kiedyś weszła mi w kadr podczas kręcenia reklamy. To była prawdziwa bogini. Idealna. To gdzie jest to cudo? Nie wiem. Dowiedziałem się, że wyszła za mąż. Może przytyła, ma trójkę dzieci i czuć od niej czosnek? A jak się nazywa?
Rozangelika. Oto pani Cecilia. Minął rok, a ty wciąż jesteś piękna. Aż nadto piękna. A ty jak zwykle szarmancki. Nie muszę pytać, jak było, bo twój kwitnący wygląd mówi wszystko. Dziękuję. Posyłałam ci kartki z każdego miasta, w którym byłam. Dostałem wszystkie i przechowuję je jako cenny skarb. Jesteś taka odmieniona. Nie, to tylko nowa fryzura. Cały czas jestem tą samą Cecilią. Powiedz, Eloi, jakie masz wieści w sprawie, która mnie interesuje? Jak najlepsze. Sędzia wydał wyrok korzystny dla ciebie i jeszcze dziś udam się do pani Giseli Hernandez i zawiadomię ją, że musi oddać ci dziecko. Jeśli nie zechce, użyjemy środków przymusu. Tak więc możesz uznać to dziecko za swoje. Nadal uważam, że sam nie wiesz, czego chcesz. Od dawna szukam tej kobiety. To modelka. Idealna. Czyż nie jest nią ta Rozangelika, o której mi opowiadałeś, a której nie znam? A ja ją znam. Ma oryginalną twarz. Cudowne, jasne oczy. Ma w sobie dużo życia, namiętności. A zwłaszcza to, czego szukam. Dusza. To dlaczego pozwoliłeś jej uciec? Weszła za mąż. Nic bardziej głupszego. A ja mogłem zrobić z niej gwiazdę. Najbardziej pożądaną kobietę na świecie. Biedaczka. Pewnie teraz pierze, gotuje. Może chodzi w niedzielę do kościoła. Szkoda. Wielka szkoda. Mam niespodziankę. Pokaż. Dawaj. O. Znowu kazałeś jej kraść. Już cały rok tym się zajmuję. Nie martw się. Chudzinka jest inteligentna. Zobacz, co przyniosła. W ubiegłym roku wzrósł dochód narodowy. Nie musiałeś sprowadzać tej biedaczki na złą drogę. Zamknij biedaczkę. Ona nie wie, co robi. Jak długo każesz jej to robić? Aż ją złapią? Tej nocy zrobimy wielki skok. Prawda? Złociutkę. Maestro! Sì o che? Ah, plaquilla.
zostanę szejkiem. Lucerito ma już roczek. Mój kochany bobasek. Zobaczmy, kto to? Kto tam? Dzień dobry. Pani Gisela Hernandez, tak. Mógłbym z panią porozmawiać? Tak, proszę wejść. Czym mogę panu służyć? To pani wnuczka, prawda? Tak. Proszę spocząć. Jestem adwokatem, nazywam się Eloy Urdaneta. Reprezentuję panią Cecilię de la Rosa. Wszystko będzie jak dawniej, tylko musimy wrócić do naszych praktyk. Oczywiście, madame. Pozwoli pani, że coś jej powiem. Jest pani promieniejąca. Dziękuję, Mukambo. Ale czasem czuję się jak zwiędły kwiat. Moje szczęście nigdy nie będzie pełne bez Oscara. Nie mam żadnej sprawy do pani de la Rosy. Tak się pani tylko zdaje. Łączy panie to dziecko. Dziecko? Pani de la Rosa jest bardzo zmartwiona. Dlaczego? Uważa, że to maleństwo powinno być pod opieką kogoś bardziej odpowiedniego. Pani nie jest najlepszym wzorem moralnym. Poza tym nie wiem, o czym pan mówi. Mogę pokazać pani dokument, który zaświadcza, że pani de la Rosa złożyła w sądzie wniosek o przyznanie jej opieki nad tym dzieckiem i obawiam się, że niedługo otrzyma pani nakaz oddania jej dziecka. Nigdy. Będziecie musieli odebrać mi jej siłą. Proszę nie stawiać oporu. Taki jest wyrok sądu i będzie pani musiała się z nim pogodzić. Proszę stąd wyjść. Nie mamy o czym rozmawiać. Wynocha. Sama pani tego chciała. No cóż. Trudno. Takie wyjście będzie dla pani bardziej bolesne. Przyjdę tu ponownie z nakazem sądowym. Kazałam panu wyjść. I ma pani do tego prawo. Precz. Do widzenia. Ten plan wyciągnie nas z dna. Przyjrzyj się temu dokładnie, Hutinko. Ty wejdziesz tymi drzwiami, widzisz? Więc wejdziesz tymi drzwiami, a kiedy znajdziesz się w środku, zgarniesz wszystko, co ci się nawinie pod rękę. My będziemy czekać na zewnątrz. Złapią ją. Nie kracz. To moje przedostatnie ostrzeżenie. To będzie skok idealny. A jeśli ją złapią... No cóż, jeśli ją złapią, to trudno. Już czas. To nie jest twoje. To będzie wspaniała noc. Chodź, chudzinko. Tylko spokojnie. Wiem z dobrego źródła, że ten gość jest nieźle nadziany, więc przeszukasz cały dom. Chodźmy.
Idziemy. Idziemy się obłowić. Boże, miej w popiece chudzinkę. Jestem pewien, że kiedyś... Jestem tego pewien. Cecilia! Co się z tobą dzieje? Cecilio, na miłość boską. Gdzie jest Cecilia? Opanuj się, gdzie jest Cecilia? Uspokój się, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Już jesteśmy na miejscu. Spokojnie. Wiesz, co masz robić. Tam jest mur. Widzisz? Pamiętasz mapę? Za tym murem są drzwi. Przeskoczysz mur, wejdziesz drzwiami i od tej chwili masz mieć ręce jak magnes. Wiesz, co to znaczy? A to, że przyniesiesz wszystko, co ci wpadnie w ręce. Jeśli wrócisz z pustymi rękami, to czeka cię bolesny masaż. To wielki skok. Złapią ją. Tego jestem pewien. Co ty pleciesz? Idź i rób to, co ci kazałem. My tu czekamy. Czekamy. Ktokolwiek to jest, będę bezwzględny. Co to za wrzaski? Zrobiłaś to. Ale ja ci na to nie pozwolę. O co ci chodzi? Dobrze wiesz o co. Chcesz odebrać Hiseli dziecko. Tak, sąd wydał wyrok na moją korzyść. Nie pozwolę na to. To dziecko ma ojca, a on... Ojciec chce, by jego córka była z Hiselą, nie z tobą. Oskara nie ma w kraju. Od roku nie widział córki. Ale ja tu jestem. Więc mała będzie mieszkała z tobą. Nie rozumiem, czego ty chcesz. Nie odbierzesz jej Hiseli. Tym razem nie postawisz na swoim. Ta kobieta ma kryminalną przeszłość. Poza tym była w domu wariatów. Kłamstwo. Hisela nie jest kryminalistką. Ona tego nie zrobiła. To nie ona zabiła twojego męża. Co ci jest, Roberto? Boże drogi. Trzeba wezwać lekarza. Nie sądzę, by to było konieczne. Stracił przytomność. On jest bardzo wrażliwy. To tylko omdlenie. Uważam, że... Pani Cecilio, trzeba wezwać lekarza. No dobrze, dzwoń po lekarza natychmiast. To może być coś poważnego.
Kim jesteś? To niemożliwe. Jak się nazywasz? Spokojnie. Nie zrobię ci krzywdy. Chcę tylko poznać twoje imię. Przyszłaś mnie okraść. Nie bój się mnie. Nie bój się. Trzęsiesz się jak owieczka. Nie rozumiesz mnie? Nie zrobię ci krzywdy. Nie oddam cię w ręce policji. Chciałaś mnie okraść. Dobrze. Bierz wszystko. Puszczę cię, a ty zabierz, co zechcesz. Uspokój się. Nie chcę, byś odeszła. Nie chcę, byś odeszła. Więc masz wspólnika. Mogłem się tego domyślić. Kto cię tu przesłał? Powiedz. Spokojnie. Mówiłem, że ją złapią. Nie złapią. Zamknij się. Biedna chudzinka. Cicho. Opracowanie wersji polskiej, Studio Company Warszawa. Tekst Barbara Silicka. Czytał Zbigniew Moskal. A tu lado aprendí.